Cześć wszystkim, witam w przedostatnim odcinku ze Swords and Sandals trójeczki Solo Ultratus. Przedostatni. Dzisiaj jest przedostatni boss. Mamy level 68. Tak jak się umawiałem z wami przy końcu ostatniego odcinka. Wbijamy level 70, nie? Wbijam jeden level sam. I połowę tego 70, drugą połowę 70 wybiję z wami i wtedy pokonamy naszego Fallen Emperor Antares. Na finałowy odcinek zostanie nam tylko on, a na niego to chyba będzie trzeba wbijać więcej leveli, więc się je powbija. I teraz tak, mamy... tak. I myślę, że lepiej by było, jakbym połowę levelu zbił teraz z wami, a potem się rozłączę i wbiję resztę leveli do końca sam. Tak będzie lepiej. Więc no zróbmy. Teraz wbijam, a potem się z wami łączę. A teraz ja tu przeglądam, co ja tu mamy i widzę, że są niektóre mieczyki takie ultra super. Tylko, że te mieczyki też są ultra super, nie? Tak, intelekt, czy to jest intelekt i witalitka, to jest intelekt D9, nie? I w sumie tu jest ten, nie? To jest Frost Resist, a tu jest Walking Speed, no, czyli szybciej się poruszamy, nie? Dobra, to zrobimy tak, połowę levelu wbiję z wami teraz, a potem wbiję resztę sam. Dobra, teraz tak, teraz zobaczymy, do którego miejsca będziemy bijać level. No do połowy paska, nie? Połowa paska będzie, to się rozłączy, albo... No, jakoś tak. Oczywiście będziecie widzieć, co punkty rozdają. O to się nie musicie martwić, nie? Ja wam zawsze pokazuję, co punkty rozdaję. Zawsze wam pokażę. O to się martwić nie musicie. Dobra, o, zamienił się biw ze mną miejscami. 335, no. Co ciekawe, on... czy te skille... Przez ostatnie kilka razy, za każdym razem trafiałem gości tymi skillami. Nie pamiętam akcji, żebym chybił i nie trafił gości z tych skilli. Dobra, teraz tak, ile wbijam expa? Gdzieś tutaj, nie? Jak będzie na literce T, to wbijam już sam. Dobra, Geraint. No, jak będą krytyki wchodzić, dlatego ją zacząłem ulepszać, to będziemy szybko kończyć, nie? Szybko się wyrobimy z tym wszystkim. Ok. Jeremiasz. Jeremiasz. Chciałbym ich jak najszybciej pokonać. Myślę, że na bossa mogę z tym mieczem żyć, nie? I nie wiem jak... Aż tak mi się miało, że gościa zepchnąłem, na nie zauważyłem, że on zleciał. Dobra. Zanim się z wami rozłączę, to jeszcze przejrzymy sklepy, nie? Bo będziemy mieli pokonane 20 walk, zanim do tego połowy levela wbijemy. O, działo go.
takie. Chciałem powiedzieć, że level na bossa ostatniego jest 75. Trzeba wbijać, no 4 levele będą się wbijać bez was. Ale to zrobię. Ostatniego bossa też sobie wbijemy level. Skoro już na każdego wbijam level, no to wbiję też i na niego. Ok, 460, super. Teraz tak, jedziemy jeszcze na kolejny request jest teraz. Ile mi walnął tego, nie? Nawet stuwa to nie było damage'a. 68. No mój armor to jest przemały damage, przemały. Za mały damage, żebyśmy mogli poczuć się zagrożeni. No jak mamy się poczuć zagrożeni, nie? Jak? Krótko mówiąc, nie da się być zagrożonym, jak oni tak biją. No biją jak biją. Pericles. Potrzebuję na pewno jakieś armora, to nie sprawdziłem takich. Sprawdziłem tylko miecze, więc za chwilę sprawdziłem armory. Żeby, no, agilitkę znaleźć. Coś więcej. Armory można przeglądać. Jak nie przejrzałem, no to można przejrzeć teraz. Mamy level 6. 70 teraz wybijamy. 68 mamy. Tylko wszystko jest takie słabe. Może tak, hełmy, coś na główkę, dodge, na którym poziomie jest nasz hełm? A, stręża, no to nie ma co zmieniać. Bierzemy kogokolwiek. No w sumie 10 minut już się bije z pierwszym ranem. Trochę trzeba się spieszyć. Eximius Kogut. No to nie bije. 4 gości pokonałem. A trochę połaziłem po sklepie, nie?
Okej. Okay. Rubikon. Nie komentuję, bo nie mam co. Pokonany kolejny ziomek, to był Irel Montegard. Przydałoby się trochę przyspieszyć ich pokonywanie. Co, kolejny ziomek. Potrzebuję przyspieszyć trochę, bo widzę, że czas mi ucieka, a ja tu trochę powoli to robię. Zbyt powolnie trzeba przyspieszyć i nie kazać wam czekać. Na razie, ziomki. Krytyk i gościa nie ma. Coś jeszcze trzeba? Nie. Jeden prosty krytyk i... Lohegren de Ponderol.
No, jeszcze troszeczkę. Zresztą jak tak szybko level leci, to mogę nawet całego wybić. Przyraz. Przynajmniej ten jeden. Na pewno nie będę wam kazał oglądać dwóch leveli, jak piją, no nie. Tak nie ma. Radwym. Co ty masz za majsa? To jest majs 12 do 30. A ty wiesz, ziomek, że jesteś 50. Jeden level i nie, na 60. 41 leveli więcej do przodu od tego miecza. 41 leveli do przodu. No nie wiem, czy on to wie. Koniec. URTH. Krytyk, Simian, Simian, Dingo. Ojej, Wayruin wykończył. Zakończył sprawę i w ogóle jak ja już przeleciałem. Miało być tu. Zresztą. Wbijmy go całego i będziecie mieli co oglądać.
Ja miałem nie wbijać do całego, ale jak już przeleciałem to... No tak to jest z tym wbijaniem leveli, nie? Po prostu go wbijam i nie patrzę, że już jest wbity. Po prostu go wbijam, bo... Zase klikam. I... Leveluję. Szczurek, szczurek. Co ja mam z czemu szczurku zrobić? Nic. Po prostu krytyk jeden w ciebie i w ciało. I tyle. A, już gościa nie ma. No właśnie tak to jest z tymi walkami. Gościu zlatuje, ale nawet się nie zwróci uwagi, że już zleciał. Fiston! A, znowu to samo, nie zwróciłem uwagi, kiedy zleciał. Jeszcze 119 expa i będzie... Levelas i zaraz sprawdzę, czy przypadkiem nie ma nowych rzeczy w sklepach. Czołn. A, jednym krytykiem jeszcze włączyłem ten. Bo tutaj nie użyłem tego skilla. A teraz jak użyłem, to nie zadziałał w niego. Może jak go nie używał, to mi rośnie ten alignment, a jak go użyję, to mi nie rośnie. Może tak działa, że jak nie używam, to nie... To rośnie, jak używam, to nie rośnie. I miałem sprawdzić, czy jest... Wiecie co? Valdari. Czy sklepiec bogatszy o jakieś lepsze itemy? Super. Kriu karacz. 155. Dobra, zlatuj mi już stąd. Co ty masz za gitarę? Czy jest sens z tą walczyć? Nie ma. Po prostu jedyne co... To się jak najszybciej chcę z tym zetknąć. A i o to właśnie chodziło. Jak najszybciej się zepchnąć z tej góry. Napiszcie, jak wam się oglądało tą serię z podnosem Lestrójka.
bo mi się przyjemnie w nią gra. Pomijając zbijanie leveli, nie? Ale jak już chcę dobić do tego finałowego levelu, żeby z nim pójść na bossa, z finałowym levelem chcę pójść na bossa. Jakbyś tak chce, no to trzeba się poświęcić. Szczerze mówiąc, nigdy nie przeszedłem do levelu 75, pijając te levele po kolei, jak grałem sobie z do trójkę, więc będę miał pierwszą okazję na to. Okej, okay, i w ogóle jeszcze chyba 7 gości starszy. Z każdego gościa mamy 10 tysięcy expo, więc jeżeli 7 gości nam starczy, żeby level bić, no to będzie świetnie. No i Gravius wystarczy. 690 bije mój Gravius. Swordmaster Rinaldo. Jak najszybciej go jeszcze zbić. Albo się nawet zepnę. Nie. Dobra, to mieczem się może zepnie. No właśnie. Bańka cię nie uchroniła. 12 tysięcy na expo zdobywam. Bań, ale z ostatniego gościa. Bańka go nie uchroniła. Ebander. 48 tysięcy expo, więc jakbym miał pokonać, to chyba 4 ostatnich gości by wystarczyło, co? Ale wiem, że wystarczy mi ta arena i będzie miał to z głowy. A resztę leveli będę wbijał. Ten drugi level bije już bez waszej oglądalności. Potem będziecie tylko widzieć, jak biją 75 i idę na finałowego bossa. 4 levele bije bez was. Wy zobaczycie tylko, jak rozdaję punkty. Maximus. Ty masz za Axa. Czy jest pierwszy level? Takim małym aksikiem chcesz ze mną walczyć? I w ogóle robiłem z Lorenzem Dals trójce sezon na miecze i na Axe, więc jeżeli byście chcieli zobaczyć jakiś sezon na przykład na gitary albo na Mace'y? Napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie jeszcze jeden sezon. Napiszcie, jeżeli faktycznie chcecie ten jeden jeszcze sezon. I ja nie sprawdziłem tych itemów. No dobra. Napiszcie. Może chcecie jakiś trzeci sezon? Na przykład jakbym szedł pod gitary? Albo pod... Mace'y. U Mace'owych jeszcze nie robiłem ranów. Mogę zrobić, tylko napiszcie, że chcecie jeszcze Słonecą do Strójkę, że jeszcze wam się nie nudzi i że chętnie byście obejrzeli. Jeżeli macie taką ochotę, to możecie napisać. No. Tylko wydaje mi się, że jeżeli by tak to robił ten sezon kolejny, to na pewno nie zaraz po zakończeniu tego sezonu, na pewno po jakiejś przerwie, może po roku byście mieli, ale pisać możecie już dzisiaj, nie? Już dzisiaj, kiedy wchodzi ten odcinek, możecie napisać, że chcecie albo nie chcecie kolejnych sezonów ze Słonecem dla Strójeczki. Dobra. Mamy pół godziny i mamy wbity pierwszy level. No to jest ładny czas. Wbijam to, żeby Whirlwinda odblokować. Ostatniego bossa mi się udało odblokować Whirlwinda i to start. Mamy tutaj nowe rzeczy, które kompletnie nam nie pasują. Z 28 alignmenta, Polar Mastery, takie tam średnio mi się chce zakładać takie miecze, które są drogie. I za bardzo mi nie pomogą. Czy jest to coś, co bym chciał sprzedać? Szczerze mówiąc...
Tego już nie wykorzystam. To. To mogę wykorzystać jeszcze. 68. No. Wydawałoby się, że jak biją te levele, to jakiś sens tego jest, bo chciałem jakby bijąc te levele mieć jakieś dobre, fajne itemki, a tutaj tak średnio z tym. Mogę sobie agilitkę zwiększyć. Zawitala. No okej. Okay. To co? Nie ma na co wydawać kasy, to wydamy na to. Zmieni mi tylko statusy. Ale może pomóc. Więc to. No tutaj jest alignment i tak dalej. Dobra, sprzedaj to. Sprzedaj to. U ciebie to nie ma co szukać, bo i tak są słabe itemy. No właśnie. Jest teraz do zobaczenia, jak bije level 70. No to wbity level. To są punkty życia. Jak widzicie, gościowi Ruin sprzedałem. Tak, mamy level 70. Czy mogę coś kupić? Nie ma nic. Tutaj. W ogóle wiecie, czy to był. To jest przedostatni boss, nie? Może z życiem? To jest trench. Nie, to jest intelekt. No to nikt będzie. Idziemy na bossa Antares. Pan Emperor Antares. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I have returned. Wracasz. This world. Szar. Liminę. Nie go pokonać, bo to ten cel rozwójcy, więc to będzie wraca. On do nas wraca. A mi intelekt, to można korzystać. A, 4000 armanów będę musiał zbijać. Dlatego też rozdawałem krytyki, może się oszczędzi i nie będę musiał wbijać. Zbijać mi całego armoru, ale dobra. Mogę mu zbić, tylko widzicie, że niby dwaj ostatni bossowie, ale są tak słabi, że. Znaczy, no jak jestem na mieczu i mam ten hex, to oni nic nie mogą zrobić. Nic nie mogą zrobić kompletnie. Może ich nie trafiam. No widzicie, oni tak słabo biją. Ale krytyk mi walnąć mogą, nie? Krytyk walnąć mogą. No to akurat trzeba przyznać, że krytyki mogą walnąć. Nie powiedziałem, że jestem niepokonany. Tylko, że są po prostu szybko szło, nie? Potem jeszcze jeden włosio. Na niego to chyba zły winner trzeba będzie, bo inaczej nie wygramy. Dobra, jedziemy z tym. Emperor zabija, nie? Dobra. Nie, on do mnie podskakuje. Jak będę go trafił, będzie dobrze. Już mu heks strzelił. Może, że nigdy nie podchodzę, jak go dotknę, ale nie mogę heksa użyć. Teraz będzie. O nie, nie już. Nie trafił. Jest. 300 bijemy. Dalej go. Okej. Trzeba go jeszcze dwa krytyki potrzeba. Czyli to jest na zasadzie, że nie wiadomo, czy to wygram, czy przegram. Już mi nie zależy na tym, żeby mu cały armor zbijać, nie, ale żeby go pokonać. O! I jest pokonany. No 4000 armoru, to nie wiem, kiedy bym mu zbił. Dobra. Fallen Emperor Antares, jesteś po raz drugi uparły.
Ty mnie zabijecie, zabijesz, ale ja nie zabijam, nie? Dobra. 800 tysięcy golda, super. Wow, tak szybko z nim wygrałem. Jedną porażkę zaliczyłem, drugie to już wygrane. I tak, od następnych punktów zostajemy w Whirlwinda, bo krytykiem to raczej bossa nie rozwala. Jest dosyć krytyk rozwalany. To jest chapter, trzeci chapter complete. Mamy chapter finałowy, więc po prostu wbiję level 74. Albo tak, 75 wymaga. Level 74 wbiję. 75 wbijam z wami. Tylko będziecie oczywiście wiedzieć, w co punkty rozdam. I idziemy na naszego finałowego bossa, jakim jest Ultratus Omega. Z nim będziemy się mierzyć w kolejnym odcinku. Cześć!